Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś mam dla Was taką nieco inną propozycję. Po moim ostatnim filmiku dotyczącym zabiegu domowego z urządzeniem NanoPen dostałam od Was bardzo dużo wiadomości, że pomysł Wam się podoba, że zabieg bardzo ciekawy. Fajna alternatywa dla urządzenia DermaPen. Ale też padły takie głosy, że szukacie czegoś, co będzie kompletnie bezbolesne, że troszeczkę obawiacie się takiego mikronakuwania, nanonakuwania, też myślicie o czymś takim, co pozwoliłoby Wam szybko wrócić do siebie, w sensie takim, że obawiacie się, że ta skóra będzie zbyt długo czerwona, zaczerwieniona, że te podrażnienia, że coś może się dziać, że nie będziecie wyglądać korzystnie. No i słuchajcie, mam dla Was świetną propozycję. Pytacie mnie również o zabiegi dotyczące radiofrekwencji, dopytujecie mnie o fototerapię i dzisiaj pokażę Wam coś, co jest takim jednym z moich nowszych gadżetów, jeśli chodzi o zabiegi domowe, a Wy wiecie, że ja jestem kompletną gadżeciarą i uwielbiam sprawdzać różnego rodzaju urządzenia, które można wykorzystać w domowym zaciszu i też Wam je tutaj polecam. No i właśnie to, co Wam dzisiaj pokażę, to można by było powiedzieć, że jest to takie urządzenie, które daje nam 6 w jednym, przynajmniej tak określa ten masażer i nie tylko producent, ale jest to bardzo ciekawe urządzenie, które może Wam dziś albo i w przyszłości bardzo pomóc. Jak wiecie, sytuacja jest nie do końca ciekawa i siedzimy w domach, ale siedząc w domu i zostając w domu, też możemy czuć się piękne i też możemy zadbać o naszą skórę, podziałać na nią, przede wszystkim dlatego, że mamy już wiosnę i chcemy tą naszą skórę odświeżyć po zimie, chcemy, żeby wyglądała pięknie, mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o wychodzenie do salonów kosmetycznych, czy też do kosmetyczek, czy kosmetyczek, które przyjeżdżają do nas, no i możemy wreszcie coś zrobić dla siebie, możemy wykorzystać czas, zadbać o swoją skórę, a w dodatku też wykorzystać to, co mamy dostępne w domu, nie musimy nic specjalnie inwestować, oprócz tego jednego gadżetu, który Wam dzisiaj pokażę. Patrzcie, patrzcie, takie duże oto opakowanie, a co mamy w tym opakowaniu? Słuchajcie, tutaj znajdziemy zestaw, przede wszystkim urządzenie, czyli masażer 6 w jednym, które wykorzystamy do domowego zabiegu ze wszystkim, o czym Wam zaraz opowiem, ale też w zestawie mamy ładowarkę, mamy oczywiście pokrowiec w bardzo ładnym kolorze, w którym możemy przechowywać nasze urządzenie, no i mamy instrukcję obsługi. Ten oto ciekawy masażer wykorzystuje kilka fajnych możliwości zabiegowych. On działa na zasadzie radiofrekwencji, wibracyjnego masażu, mamy tutaj krioterapię, mamy również działanie światłem LED, mamy też jonoforezę. Słuchajcie, no widzicie, jest tego dosyć sporo. Jest to urządzenie banalnie proste w obsłudze. Jak widzicie, wygląda ono w ten sposób, tutaj mamy głowicę, mamy również wyświetlacz LED-owy, na którym pojawiają się wszystkie funkcje i tak naprawdę tylko i wyłącznie dwa guziki. Jeden o nazwie level, którym zmieniamy sobie intensywność działania tych wszystkich zabiegów, o których Wam zaraz opowiem. No i mamy oczywiście guzik mode, którym sobie włączamy, urządzenie, ale też przechodzimy na różne funkcje. W dalszej części dzisiejszego filmu pokażę Wam, jak ten zabieg wykonać, a jest, uwierzcie mi, banalnie prosty i niesamowicie przyjemny, ale muszę, zanim do tego przejdziemy, muszę tutaj poruszyć kilka ważnych kwestii. Otóż, dlaczego właśnie to urządzenie? Słuchajcie, to jest taki gadżet, właśnie urządzenie do domowego zabiegu, które sprawdzi się tak naprawdę u każdego i przy każdym typie skóry. To jest urządzenie, do którego tak naprawdę dużo nam nie trzeba, ale ja polecam Wam zakupić sobie waciki gazowe albo gazę, którą sobie potniecie później na kilka części. Do tego preparaty, które będziemy wtłaczać. Mogą to być ampułki, może to być serum, może to być krem, mogą to być produkty naturalne, ale również mogą to być produkty tradycyjne.
Tak naprawdę same widzicie, że wystarczy, że znajdziecie coś pod ręką, co macie w domu. Jeśli korzystacie z kosmetyków pielęgnacji naturalnej, to możecie zwiększyć efektywność ich działania przez zastosowanie właśnie takiego urządzenia, ale możecie też skorzystać z różnych preparatów, takich bardziej powiedziałabym profesjonalnych, które są dostępne w sklepach internetowych, jak również w sklepie, w którym dostaniecie to urządzenie. Kilka słów na temat takich parametrów technicznych, jak to się mówi. Czyli co tak naprawdę tutaj mamy? Samo urządzenie ładujemy za pomocą dołączonej ładowarki. Taki maksymalny czas ładowania tego urządzenia to są 2 godziny i bateria, która tutaj jest w środku, oczywiście ten akumulator, trzyma naprawdę bardzo, bardzo długo. Sam zabieg trwa, jeśli wykonamy go w pełni, 15 minut, więc nie jest to długo i ta bateria spokojnie Wam wystarczy, taka naładowana bateria. Ale to, co jest również bardzo ważne, to to, że jest to urządzenie bezprzewodowe, czyli tak naprawdę nie pracujecie na kablu, nie musicie je szukać gdzieś, gdzie macie miejsca z kontaktem, żeby się podłączyć i to jest niesamowicie wygodne. Ja uwielbiam takie urządzenia, które są właśnie bezprzewodowe i to, co jest też w nim fajne, to to, że możecie go ze sobą wszędzie zabrać. Tak naprawdę wrzucacie sobie do tego futerału, zabieracie ładowarkę i możecie z nim wyjeżdżać, możecie z nim siedzieć w domu, możecie sobie trzymać w łazience, trzymać gdzieś w pokoju, gdzie Wam będzie wygodnie, a właśnie przez to, że fajnie się je ładuje i nie ma tego kabelka, który nam tutaj odstaje, też mamy bardzo duży komfort stosowania i wykonania takiego zabiegu. Kolejna ważna sprawa, jest to urządzenie w 100% bezpieczne. Tutaj nie dochodzi do przerywania ciągłości skóry, nie ma żadnych nakłuć, nie musicie się obawiać, że zrobicie sobie nim krzywdę, oczywiście przestrzegając najważniejsze wskazania i też przeciwwskazania, do których za chwilę przejdziemy, ale tak jak mówię, to jest urządzenie bezpieczne, więc tutaj nie dochodzi do przerywania ciągłości tkanki, nie będzie żadnego krwawienia, nie będzie też jakichś podrażnień po zabiegu. Sam zabieg jest niesamowicie przyjemny, kompletnie bezbolesny i powiem Wam, że naprawdę może umilić Wam pielęgnację. Nie ma jakiegoś ograniczenia, czy zabieg musimy wykonywać rano czy wieczorem, ale ja na przykład polecam Wam wieczorną pielęgnację, kiedy mamy troszeczkę więcej tego czasu, chcemy coś dla siebie zrobić, chcemy się zrelaksować, poczuć lepiej. Takie urządzenie wieczornej pielęgnacji to będzie coś naprawdę wspaniałego. Kolejne zalety tego urządzenia to jego praca w 5 trybach. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważna sprawa. Możemy wykonać cały, pełny zabieg właśnie w tych 5 trybach, o których zaraz Wam opowiem, ale to, co jest też fajne, urządzenie daje nam taką możliwość, że możemy sobie wykonywać jeden z wybranych zabiegów, przełączać sobie, kiedy nam coś pasuje lub też nie pasuje i wykonywać to, na co tak naprawdę mamy ochotę i co jest nam potrzebne. Jeśli nie chcecie korzystać z jakiejś funkcji, przełączacie sobie na kolejną albo jeszcze na kolejną i działacie. Możecie stosować to urządzenie 2-3 razy w tygodniu. Dobrze usłyszałyście, 2-3 razy w tygodniu. To nie jest tak, że kupujecie, robicie sobie jeden zabieg na miesiąc, musicie czekać, aż wasza skóra przejdzie cały ten proces regeneracji. Absolutnie nie. To urządzenie to jest pełen zabieg 15 minut, 2 albo nawet 3 razy w tygodniu. I mimo tego, że producent informuje nas o tym, że ten zabieg można wykonać tak naprawdę u każdego, bez jakichś specjalnych ograniczeń i do każdego typu skóry, to oczywiście jak zawsze w większości zabiegów pojawiają się przeciwwskazania. I do takich przeciwwskazań należy m.in. ciąża, jak również okres karmienia, ale również gorączka, stan zapalny, nowotwory. Może to być uczulenie na światło, kiedy będziecie korzystać z zabiegu fototerapii. Mogą to być różnego rodzaju oparzenia, rany na skórach, implanty metalowe w naszym organizmie, zaburzenia krzepliwości, czy na przykład botoks i wypełniacze. Tutaj trzeba zachować ten okres 3 miesięcy od wykonania takich bardziej inwazyjnych zabiegów, jak właśnie na przykład botoks czy wypełniacze. Teraz widzicie, tych przeciwwskazań tak naprawdę jest nieco więcej. One Wam się tutaj cały czas wyświetlają na tablicy. Warto się z nimi zapoznać, bo to jest bardzo ważna sprawa. A dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy wykorzystanie krioterapii, światłoterapii, mamy radiofrekwencję, mamy jonoforezę, mamy tutaj
masaż akustyczny, także słuchajcie, tych zabiegów jest tutaj naprawdę bardzo dużo, a trzeba pamiętać o tych przeciwwskazaniach i oczywiście do nich się stosować. A co takiego daje nam wykonanie takiego zabiegu? Słuchajcie, tutaj możliwości tak naprawdę mamy bardzo, ale to bardzo dużo i to też zależy od tego, jaką funkcję będziemy używać, czy będziemy robić cały zabieg, czy też i też jakie dołączymy preparaty wspomagające, czyli mam tutaj na myśli ampułki, serum, czy na przykład jakiś krem. Dlaczego? Bo możemy sobie podziałać na przebarwienia. Jeśli zastosujemy serum lub ampułki z witaminą C, to z wykorzystaniem tego zabiegu możemy podziałać na przebarwienia w domowym zaciszu, tak, w naszej łazience. Możemy podziałać na ujędrnienie, możemy podziałać na to, żeby nasza skóra lepiej wyglądała. Działamy również na kolagen, wzmacniamy włókna kolagenowe, dajemy im takiego powera do działania, ściągamy je, więc to też jest bardzo fajna sprawa. Dodatkowo możemy też przy pomocy światła, na przykład krioterapii, podziałać na różnego rodzaju obrzęki. Też, co jest bardzo ciekawe, tutaj możemy na przykład zastosować urządzenie nie tylko na twarz, ale również na nasze ciało i wykorzystać je do zabiegów z redukcji celulitu. Bo zapewne jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja jestem ogromną fanką baniek chińskich, ale bańki chińskie nie są dla każdego, zwłaszcza dla tych osób, które mają problemy z naczynkami. I gdzieś tam pojawiają się często siniaki na tych nogach, macie problem właśnie z tymi pękającymi naczynkami, tymi wenaktazjami, także słuchajcie, takie rozwiązanie, zastosowanie fal, zastosowanie radiofrekwencji i fajnego preparatu, który będzie nam rozbijał tę tkankę tłuszczową, to jest bardzo dobre rozwiązanie, także mówię, możecie zastosować ten oto masażer również na wasze ciało. Możecie podziałać na podbródek, możecie też podziałać na zmiany trądzikowe. Jak wiecie, ja w ogóle uwielbiam stosowanie światła na skórę i są w medycynie, w pracach naukowych potwierdzone rezultaty, że światło działa. Tutaj mamy zastosowane dwa rodzaje światła, mamy światło czerwone i światło niebieskie. I w zależności od tego, które światło będziemy stosować albo czy będziemy je stosować razem, też osiągniemy odpowiednie efekty. No dobrze, to teraz czas pokazać Wam, jak wygląda ten zabieg i jakie po kolei wykonujemy etapy. Tych etapów, tak jak wspomniałam wcześniej, jest 5. Jak chcecie, możecie je pomijać. Ja Wam powiem, że ja to urządzenie testuję, używam troszeczkę inaczej niż do końca można je używać, czyli nie robię takiego pełnego zabiegu. Dlaczego? Bo pierwszą taką częścią zabiegu jest funkcja clean, jest to funkcja oczyszczania naszej skóry i ja sobie tę funkcję pomijam, zaczynam zawsze od drugiej funkcji. Dlaczego pomijam? Dlatego, że jak wiecie, ja bardzo dbam o to, żeby moja skóra była bardzo dobrze oczyszczona i zawsze wykonuję ten dwuetapowy demakijaż mojej skóry, to dwuetapowe oczyszczanie. A przed wykonaniem tego zabiegu ja jeszcze dodatkowo stosuję peeling. Więc tak naprawdę ta funkcja clean jest mi niepotrzebna, bo oczyszczam moją skórę, wykonuję peeling, złuszczam martwy naskórek, pozbywam się tych martwych komórek mojego naskórka, żeby lepiej jeszcze zadziałać, żeby jeszcze głębiej zadziałać preparatami, które później użyję i dopiero przechodzę do zrobienia tego oto zabiegu. To jest taka moja propozycja, oczywiście Wy możecie ją pominąć i możecie zacząć od tej pierwszej funkcji. Ta pierwsza funkcja polega na tym, że tutaj dogłębnie oczyszczamy naszą skórę. I teraz, potrzebny Wam jest oczywiście ten wacik, o którym wspomniałam wcześniej, najlepiej żeby to był taki cienki wacik lub gaza. Osobiście polecam Wam gazę, lepiej się ją stosuje, lepiej się ją nakłada i wykorzystuje w zabiegu, jest ona zdecydowanie wygodniejsza. Na taką gazę kupicie w aptece naprawdę za kilka złotych, więc lepiej kupić sobie duże opakowanie, pociąć, przygotować i mieć już po prostu do zabiegu. No i teraz co? Zdejmujemy pierścień, nakładamy nasz zwilżony wacik lub gazę preparatem, który będziemy stosować. W tej pierwszej funkcji stosujemy preparat oczyszczający i może to być na przykład płyn micelarny. Następnie nakładamy wacik lub gazę i teraz zamykamy pierścień, włączamy sobie opcję mode,
przytrzymujemy nieco dłużej tutaj ten guziczek i zapala nam się opcja clean, przystępujemy do zabiegu. Zabieg jest banalnie prosty, musicie pamiętać o tym, żeby wykonywać ruchy albo okrężne, albo ruchy od dołu do góry. Omijamy oczywiście okolice oczu i pamiętamy również o tym, że omijamy tarczycę. Po upływie 3 minut, bo tak działa to urządzenie, wejdzie ono w tryb czuwania. I wtedy mamy możliwość, żeby zdjąć gazik lub też wacik, gazę lub ten wacik, gazik. Dobry pomysł. Słuchajcie, zdejmujemy wacik i nakładamy nowy wacik, który jest nasączony preparatem, który następnie będziemy wtłaczać. Czyli tutaj już troszeczkę inaczej działamy na drugiej opcji, która nazywa się Moisture, i będziemy sobie przy pomocy właśnie tych naszych tutaj radiofrekwencji, fal, działać, wtłaczać preparat w naszą skórę. Ruchy wykonujemy takie same. Pamiętamy oczywiście o tym, by głowica przylegała do naszej skóry, żeby nic tutaj się absolutnie z nią nie działo. Ona musi się musi do skóry dobrze przylegać. Pamiętamy, że wykonujemy cały czas te ruchy naszą głowicą przez te 3 minuty i później znowu, co się dzieje? Po 3 minutach urządzenie wchodzi w tryb czuwania, a my możemy dołożyć sobie preparat na nasz wacik lub też na naszą gazę i wchodzimy w opcję numer 3. Teraz już nieco inaczej wtłaczamy w naszą skórę preparat aktywny, działamy na to, na czym nam zależy, czyli na przykład przebarwienia, ujędrnienia, zwężenie porów, działanie przeciwtrądzikowe. Ruchy oczywiście są takie same, przez 3 minuty pamiętamy o tym, żeby przesuwać tę głowicę po naszej skórze i aktywnie działać, czy to na twarzy, czy to na skórze naszej szyi, dekoltu, lub też jeśli działamy tą opcją na nasze ciało. Po 3 minutach znowu mamy zatrzymanie urządzenia, zdejmujemy wacik, zdejmujemy gazę, bo już nie potrzebujemy jej do kolejnego etapu i będziemy wchodzić w etap numer 4. I tutaj możecie zastosować już albo serum, albo krem, który stosujecie w codziennej pielęgnacji i będziemy go wtłaczać, jak również będziemy tutaj stosować czerwone światło, czyli będziemy rozgrzewać nieco naszą skórę i to też poczujecie podczas całego zabiegu, że głowica zaczyna się nagrzewać, jest to bardzo przyjemne i jak sunie ona po naszej skórze, to też tak przyjemnie ją ociepla. Niesamowite doznania, ja w ogóle uwielbiam, no i jeszcze mamy zastosowanie tego czerwonego światła, także działamy sobie przez kolejne 3 minuty. Znowu zatrzymuje nam się urządzenie. W tym czasie możemy dodać preparat na naszą skórę albo zmienić preparat. Jeśli na przykład wcześniej stosowałyście serum, to teraz możecie nałożyć krem, który będziecie wtłaczać, ale uwaga, tutaj już na ostatnim etapie zapali nam się niebieskie światło i działamy krioterapią. Czyli idziemy w drugą stronę, będziemy ochładzać naszą skórę, zwężać naczynia krwionośne, pobudzać ją też takim właśnie działaniem zimna i dodatkowo mamy jeszcze to niebieskie światło, które również działa antybakteryjnie. Po 3 minutach urządzenie nam się zatrzymuje i jest koniec zabiegu. Widzicie, banalnie proste, nic tutaj specjalnie nie trzeba, przyjemne. Możecie spędzić czas w łazience w bardzo aktywny sposób i dobrze go wykorzystać. Wykorzystać możecie właśnie też wasze kosmetyki, które posiadacie w domu, zwiększyć ich efektywność działania albo zastosować konkretne kosmetyki pod konkretny problem. To, o czym musicie również pamiętać, to po skończonym zabiegu należy zdezynfekować głowicę. To jest bardzo, bardzo ważne. Oczyścić, zdezynfekować głowicę, jak również przetrzeć wilgotną szmatką cały trzon naszego urządzenia i też osuszyć je, a później po prostu je przechowywać, doładować i czekać na kolejny zabieg. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie. Po pierwsze, domowy zabieg. Coś, co możemy wykonać w naszym domowym zaciszu.
Tak naprawdę inwestycja, która Wam się zwróci, jeśli chodzicie na tego typu zabiegi do kosmetyczki, z drugiej strony w obecnej sytuacji, kiedy nie możemy chodzić do kosmetyczki, nie możemy wykonywać takich zabiegów w salonach, możecie same podziałać w domu i wykorzystać urządzenie plus do tego preparaty, które posiadacie w domu, albo też zamówić sobie z różnych sklepów internetowych czy ze sklepu, w którym dostaniecie urządzenie, ampułki działające na konkretny problem. Zabieg jest kompletnie bezbolesny, bardzo przyjemny, bezpieczny, skóra po nim wygląda fantastycznie i tak jak mówię, tu też zależy od tego, jakie użyjecie preparaty. Ja w chwili obecnej, po właśnie okresie zimowym, stosuję przede wszystkim witaminę C. Witaminę C, którą sobie wtłaczam z tym urządzeniem, żeby moja skóra była taka rozświetlona, rozjaśniona, świeża, wyglądała ładnie. Ja nie mam problemu z przebarwieniami, zresztą wy o tym doskonale wiecie, ale myślę, że gdyby taki problem był, to oczywiście też stosowałabym tutaj witaminę C, która jest jednym z moich ulubionych antyoksydantów. Ale moi drodzy, ja również to urządzenie zaczęłam sobie testować na ciało i stosuję tutaj w partiach, gdzie mam celulit. Wykonałam już kilka zabiegów i widzę, że skóra jest naprawdę bardzo fajnie ujędrniona. Także myślę, że to też będzie dla mnie fajne rozwiązanie właśnie teraz na przygotowanie ciała na przyjście lata, kiedy za chwilę będziemy się rozbierać. No i oczywiście co? Mamy tutaj fajne działanie, mamy radiofrekwencję, mamy krioterapię, mamy czerwone światło, czyli zastosowanie tego światła LED, mamy jonoforezę, wtłaczamy sobie różnego rodzaju substancje aktywne w naszą skórę, działamy na tą naszą skórę w domowym zaciszu, wykorzystujemy czas, myślę, że też wykorzystujemy nasze pieniądze, bo co prawda jest to oczywiście jakaś inwestycja, inwestycja nie tylko w dobre urządzenie, które posiada 24 miesiące gwarancji i które jest naprawdę jakościowo bardzo, bardzo dobre i posłuży nam do wielu fajnych zabiegów, ale też inwestycja przede wszystkim w Waszą skórę, Waszą zdrową, piękną, ujędrnioną, rozjaśnioną, bez trądziku, bez przebarwień, z mniejszymi porami skórę. Myślę, że warto się zastanowić, warto sobie przemyśleć, czy to nie jest jednak dobra inwestycja i może, może Anita tym razem poleca znowu coś ciekawego? Słuchajcie, decyzja oczywiście należy do Was. Ja Wam polecam to urządzenie, u mnie sprawdza się świetnie. Tak jak polecałam Wam wcześniejsze urządzenia, w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam namiary na wszystkie wcześniejsze filmy, zarówno jeśli chodzi o nanopen i nanobrazję na mojej skórze i też odświeżenie skóry po zimie. Też bardzo fajny sposób, jak również wszystkie inne pozostałe gadżety i urządzenia do wykonywania takich zabiegów domowych, ale zostawię Wam w opisie również bardzo ciekawą literaturę naukową, różne opracowania, gdzie poczytacie sobie o tym, jak działa światło na naszą skórę, jak działają fale radiowe na naszą skórę. Też myślę, że bardzo ciekawa lektura i powinna Was zainteresować. A tym akcentem kończę dzisiejszy film. Żegnam się z Wami i oczywiście co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!